Na niedzielny zjazd Koneckiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej otrzymaliśmy zaproszenie od przewodniczącego Sławomira Marczewskiego, ponieważ nie mamy zwyczaju uczestniczenia w czymś, na co nas nie zapraszano. Ale to, co się zdarzyło na samym początku obrad, nie przystawało do rangi i powagi tego wydarzenia. Rozpoczęła się bowiem trwająca kilkadziesiąt minut bardzo ostra wymiana zdań pomiędzy przewodniczącym Marczewskim a grupą kilku radnych, którzy zdaniem przewodniczącego i także obecnego na zjeździe sekretarza struktur wojewódzkich SLD w Kielcach ze względu na niedopełnienie obowiązku statutowego, czyli zaleganie z płaceniem składek, nie powinni mieć czynnego prawa głosu na zjeździe. Niestety na wniosek najpierw Wiesława Skowrona, a później także Marcina Latańskiego i innych delegatów zostaliśmy dwukrotnie wyproszeni z sali obrad. Dlatego w pierwszej części programu prezentujemy Państwu tylko kilkuminutowe fragmenty z początku obrad zjazdu, a w drugiej przedstawimy rozmowę z nowo wybranym szefem tej partii w powiecie koneckim. Chciałbym otworzyć piąty zjazd Sojuszu Lewicy Demokratycznej i serdecznie proszę do prezydium kolegę Romana, sekretarza Rady Wojewódzkiej SLD. Myślę, że zjazd będzie przebiegał w spokojnej i innej atmosferze. A na początku chciałem przedstawić taką sprawę proceduralną. W związku z tym, że statut SLD mówi jasno i wyraźnie, że prawo czynne i wyborcze czynne i bierne przysługuje członkom, którzy płacili składkę członkowską i składkę specjalną. I chciałbym wam ostatnim przekaz od skarbnika wojewódzkiego, naszych kolegów, którzy nie zapłacili składki specjalnej i uczestniczą w dzisiejszym zjeździe. W związku z tym, że tak mówi statut, te osoby mogą uczestniczyć bez prawa czynnego i biernego wyborczego. Chciałem przedstawić koleżankom i kolegom krótko tę listę. Ogólnie rzecz biorąc, na 9 tysięcy złotych składki specjalnej, która powinna wpłynąć od radnych, wpłynęło 2150. I tak, kolega Zbigniew Kowalczyk, kwota zaległości 1000 zł. Kolega Marcin Latański, kwota zaległości 720 zł, Pękala Michał 700 zł, Pisiałek Paweł 450, Leg Robert 1800, Wiesław Skowron 1200, Stanisiewski ze 450 i jeden Jan 450. Składki specjalne opłaciła koleżanka Maciejczyk i kolega Grzegorz Wąsik. No mam wątpliwości. Czy nie powinniśmy tego odwołać, a przesunąć to na następną niedzielę, a w międzyczasie wyjaśnić, uporządkować wszystkie sprawy, żeby nie było tego typu nieścisłości. Może się zdarzyć, powiem tak, że niezadowoleni z rozstrzygnięć wyborczych po zjeździe będą wzajemnie skarżyć na siebie, dochodzić swoich racji. W związku z tym chciałbym zapytać, czy jest nam to potrzebne? Czy zjazd ma służyć rozgrywaniu tego typu historii? Chciałbym zapytać, co Państwo o tym sądzicie? Proszę bardzo. Uważam jako jeden tutaj z wyczytanych, który zapłacił składek, przecież dokumenty bankowe są archiwizowane przez 5 lat. Każdy z nas ma wydruk bankowy, gdzie wpłacił te składki, a to jest czyste zagranie, bo nie ma przewodniczący chęci merytorycznej rozmowy, tylko chce znowu jakieś sztuczki tutaj, kombinacje wprowadzać, granie, żeby tyle ludzi znowu ignorować. Tak jak zignorować, że skarbnik wojewódzki jest nieuczciwy. Nie, ale to w takim razie mój bank jest nieuczciwy, bo ja zrobiłem przelew i gdzie to się wpłacę? Przed piątkiem. Proszę kolegów, nie prowadzimy takiej dyskusji. Proszę bardzo. Ja bym chciał podobić wniosek, aby telewizja opuściła salę. Tak. Ale nie wiem dlaczego.
Radza nie. Jeszcze nie. 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 N